wypowiedzieć wykład pani Teresy Capelli z Warszawy pod tytułem Europejskie Stowarzyszenia Rodzinne i ich wpływ na politykę. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny wykład, ponieważ dużo z nas jest aktywnych w różnych stowarzyszeniach w swoim kraju. Natomiast tak jakbyśmy czasami mieli pewne obawy, czy my możemy zaistnieć gdzieś na przestrzeni międzynarodowej, no Polska jest w Unii Europejskiej, te stowarzyszenia powinny się łączyć i my jako Polacy powinniśmy tam być widoczni. No i jest pytanie, czy potrafimy to zrobić i czy możemy to zrobić i jak to zrobić. Więc bardzo prosimy panią Teresę, żeby nam o tym powiedziała. Witam wszystkich Państwa. Rzeczywiście chętnie się podzielę swoim doświadczeniem nabytym w ciągu ostatnich lat z kontaktami ze stowarzyszeniami rodzinnymi Europy. To pewna przygoda, która mi się wydarza i ciągle jeszcze. Tak nie słychać. Zaraz. Wydało mi się, że warto sprawdzić, jak politykę rodzinną realizują inne kraje i też jak bardzo szybko okazało się, że jest ona realizowana również na szczeblu europejskim. Przygoda zaczęła się w 2004 roku, kiedy pojechałam na francuskie tygodnie społeczne, to było ich stulecie. Spotkałam Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Kiedy szybko się okazało, że jestem Polką, zapytano, czy w Polsce nie ma stowarzyszeń rodzin katolickich. No, oczywiście są. To dlaczego nie należą do Europejskiej Federacji? To pytanie pozostaje nadal. Natomiast postaram się przybliżyć genezę i obecne działanie federacji rodzinnych w Europie. Pozwolę sobie siąść. Francuska polityka rodzinna jest często uważana jako modelowa. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest rezultatem ponad stuletniej działalności stowarzyszeń rodzinnych. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich we Francji powstały w wyniku podziału państw, rozdziału państwa i kościoła i ostrych ustaw laicyzacyjnych, które miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku. W tej sytuacji powstało szereg stowarzyszeń, między innymi Francuski Tydzień Społeczny, a również Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Udało mu się stworzyć szeroką sieć Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, obejmujących całą Francję i wszystkie szczeble administracyjne. Obecnie we Francji jest 8 tysięcy stowarzyszeń rodzinnych, różnego typu, stowarzyszeń wyznaniowych, stowarzyszeń ze względu na wykonywany zawód przez rodziców, ze względu na specyfikę rodzin, problemy z niepełnosprawnością, rodziny, w których jest tylko jeden rodzic. Zajmują one bardzo poważne miejsce w formułowaniu polityki rodzinnej Francji. Francja jest krajem prekursorskim w wprowadzaniu polityki rodzinnej. Zaczęło się od indywidualnie wprowadzanych zasiłków rodzinnych w indywidualnych przedsiębiorstwach w celu zrównania sytuacji tych, którzy rodziny mają i są dodatkowo obciążeni wydatkami w stosunku do pracowników, którzy takich obciążeń nie ponoszą. Po pierwszej wojnie wprowadzono zniżki kolejowe. To 30% zniżki dla rodziców i dzieci z trójką dzieci, 40% dla czwórką i tak dalej aż do 75%. Przy czym od piątki dzieci zniżki te dostają do końca życia w przypadku rodziców. Ten system utrzymuje się już we Francji około 100 lat. To, co ważne w politykach rodzinnych, to ich stabilność i trwałość. I Francja ten model zapewnia. Potem przyszły darmowe wejścia do muzeów, które są w tym momencie powszechne we wszystkich krajach zachodnich. Darmowe, to znaczy do 18 roku życia dzieci nie płacą za bilet. A wreszcie ustanowienie karty dużej rodziny.
czyli opartej o kartę właśnie zniżek kolejowych, powodującą zniżki w tym momencie w bardzo, jest to bardzo duża i długa lista zniżek dla rodzin z trójką dzieci i więcej. W ostatnich latach rozszerzono również na rodziny ubogie mające jedno i dwójkę dzieci. W 1945 roku generał de Gaulle doprowadził, obdarował stowarzyszenia rodzinne statutami. Statutami, które dawały im pewne prawa, ale również zobowiązania. Ale żeby z tych zobowiązań i praw mogły się stowarzyszenia wywiązywać, dał również subwencje państwowe stowarzyszeniom, które pozwoliły stworzyć pełną reprezentację na szczeblu kraju, jak również pozwoliły zatrudnić grupę ekspertów, którzy przygotowują stanowiska stowarzyszeń rodzinnych wobec wszystkich postulowanych zmian prawnych i strukturalnych. Istnieje ciało, które nazywa się Krajowym Zjednoczeniem Stowarzyszeń Rodzinnych, które wypracowuje stanowisko we wszystkich ważnych sprawach. Jakimi prawami to ciało jest obdarowane? Jest to z jednej strony prawo do wyrażania opinii wobec władz państwowych w imieniu rodzin, proponowanie rozwiązań korzystnych dla potrzeb ekonomicznych i wychowawczych rodzin, prawo reprezentowania rodzin, i to nie tylko tych, które są członkami stowarzyszeń, ale w ogóle wszystkich, i prawo do występowania w sytuacji zagrożeń ekonomicznych i wychowawczych. Chciałabym tu przytoczyć zakres, przedtem, jakie są sposoby jej wywiązywania się z tych praw. Przede wszystkim jest coroczne spotkanie Wysokiej Rady do Spraw Rodziny. Francja większość czasu ma Ministerstwo do Spraw Rodziny, ale w skład Wysokiej Rady do Spraw Rodziny wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw, premier i przedstawiciele stowarzyszeń rodzinnych. Każdorocznie jest podejmowany inny ważny temat dotyczący rodzin. Krajowe Zjednoczenie Stowarzyszeń Rodzinnych również uczestniczy w pracach parlamentu, współpracuje z ministerstwami. Jest to stała współpraca. Przy czym w momencie, kiedy Sarkozy przez moment nie wprowadził Ministerstwa Rodziny, INAF, Stowarzyszenia Rodzinne, musiały bardzo często zabierać publicznie głos w sprawach ich dotyczących, broniąc swoich praw i swoich pozycji. Myślę, że ważnym również jest uczestniczenie w Radzie Ekonomicznej, Społecznej i Ochrony Środowiska. No a również działania strukturalne, to znaczy działania na rzecz tych 8 tysięcy stowarzyszeń, działania koordynujące i proponujące szereg tematów, na przykład Święto Rodziny, które jest dość hucznie obchodzone we Francji. Myślę, że ciekawe jest też przyjrzenie się, jakie pola zagadnień obejmują stowarzyszenia rodzinne. To z jednej strony system zasiłków rodzinnych, których we Francji jest 24. Niektóre są zależne od sytuacji dochodowej, ale kwestie zasiłków kierowanych do rodzin są zasiłkami powszechnymi. Ze stworzeniem całego systemu typu naszego systemu ubezpieczeniowego dla świadczeń rodzinnych. Kwestia łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, kwestia mieszkaniowa z odpowiednimi dodatkami w sytuacjach trudnych. To zresztą był pierwszy moment, kiedy zorientowałam się, że rodzina może być w jakiś sposób wspomagana. Mając 15 lat, mieszkałam 2 lata we Francji. I okazało się, że możemy dostać dopłatę do mieszkania, ale w jakiej sytuacji? W sytuacji, kiedy będziemy wynajmować mieszkanie, w którym będzie pokój dla każdego członka rodziny i jeden salon wspólny.
czyli warunki mieszkaniowe były tym, dobre warunki mieszkaniowe były tym warunkiem udzielenia pomocy rodzinie. Inne kwestie to zabezpieczenie ekonomiczne rodziny, obrona przed ubóstwem i wykluczeniem, kwestie zdrowotne, prawo do życia w rodzinie to też niezwykle ważne, ale też kwestia emerytur. Mówimy w tym momencie o zmianie wieku emerytalnego, przedłużeniu, ale we Francji od szeregu lat, od trójki dzieci, oboje z rodziców dostają 10% dodatku do emerytury z racji tego, że przysporzyli obywateli krajowi. Wydaje się, że w naszym systemie w ogóle takie pomysły nie powstają. Jak to wygląda w innych krajach? Niemcy to Stowarzyszenie Rodzin Niemieckich powstało w 1922 roku jako jedno z pierwszych organizacji obywatelskich. Potem powstały stowarzyszenia ewangelickie i katolickie, następnie rodziców samotnych i rodziców różnych narodowości. Między innymi jest Stowarzyszenie Rodziców Polskich, którzy też próbowali z naszym stowarzyszeniem nawiązać kontakt. To stowarzyszenia te również zawiązały związek wspólny i występują wobec władz państwowych łącznie. Jednym z poważnych tematów niemieckich jest kwestia VAT-u i obniżenia go na usługi i towary niemowlęce. Póki co do tej pory zazdrościli nam, że ten problem jest lepiej rozwiązany w Polsce. No, od 1 stycznia się to zmieni. To w ramach prezydencji niemieckiej zostaliśmy jako Związek Dużych Rodzin po raz pierwszy zaproszeni na konferencję polityki rodzinnej. I wydawało mi się bardzo ważne postawienie takich czterech pól, że to nie jest kwestia tylko wsparcia finansów rodziny, ale dostrzeżenia jej godności, dostrzeżenia czasu, jaki rodzice mogą poświęcać dzieciom. Myślę, że o tym do tych spraw jeszcze wrócę. Belgia to dwa ogromne związki. Z jednej strony Stowarzyszenie Flamandzkie Gezisbond i Walońskie Ligue de Famille. Oba wywodzą się ze Stowarzyszeń Rodzin Wielodzietnych. Obecnie przekształciły się w związki, po prostu związki rodzin, doceniając wagę rodziny i to, co wnosi w społeczeństwo. W Belgii właśnie te stowarzyszenia wydają karty rodzin, które są podobnie jak we Francji opatrzone różnymi przywilejami. Włochy i Hiszpania. Sytuacja Włoch jest troszkę zbliżona do Polski z podobnymi problemami nieuwzględniania dzieci w systemie podatkowym. U nas się to troszeczkę zmieniło. W obu tych krajach powstały fora rodziny zrzeszające bardzo liczne organizacje i między innymi manifestujące publicznie swoje potrzeby i swoje wartości. Dla mnie ciekawym krajem są również Węgry. Na Węgrzech działa najliczniejszy związek rodzin wielodzietnych. Działa z jednej strony od niedawna, nie od lat 20., ale od 1987 roku. I przez te lata rozrósł się niezwykle. Działa w 300 miejscach, w końcu nie za wielkich Węgier. Zrzesza 20 tysięcy członków. Co dwa lata te rodziny mają możliwość spotkania się na wielkich kongresach, którym do niedawna miejscem służył Uniwersytet w Budapeszcie. Ciekawym doświadczeniem jest również doświadczenia Stowarzyszenia Szwedzkiego, Stowarzyszenia HARO, które postanowiło zadbać czy ukazać potrzebę rodziców zajmowania się dzieckiem nie tylko poprzez żłobek i przedszkole.
prawo do wyboru rodziców zajmowania się dziećmi w domu, ponieważ Szwecja to ten kraj, gdzie ponad 90% trafia do żłobków po pierwszym roku życia. Rodzice uznali, że ma to dramatyczne konsekwencje dla kondycji psychicznej dziecka, ale też kondycji psychicznej matek i całych rodzin. I próbują swoje stanowiska przedstawiać również rządowi. To tak pokrótce o stowarzyszeniach, z którymi no, miałam szansę i okazję nawiązać kontakt. A jak wygląda to na szczeblu europejskim? Rodzina co prawda nie podlega prawodawstwu unijnemu, ale decyzje, które podejmowane w Brukseli mają ogromny wpływ na losy rodzin. W związku z tym stowarzyszenia rodzinne uznały, że muszą reprezentować interesy rodzin i również monitorować działania podejmowane na szczeblu europejskim. Największą federacją stowarzyszeń rodzinnych jest Konfederacja Stowarzyszeń Rodzinnych Unii Europejskiej, COFACE, obchodząca już w tym momencie 50-lecie. Jest to najbardziej pluralistyczna z federacji rodzinnych. Nie próbując zdefiniować, czym jest rodzina, próbuje bronić jej interesów. Grupuje około 50 stowarzyszeń różnych krajów. Polska nie należy do COFACE. Zabiega o wartości i godność rodziny w prawie europejskim i w prawach szczegółowych, ale również też o szczegółowe rozwiązania dla różnych typów rodzin, rodziny z szeregiem chorób specyficznych, które wymagają bardzo szczegółowych rozwiązań. COFACE współpracuje ze wszystkimi organami Unii Europejskiej. Bierze czynny udział w pracach i dialogu. Podejmuje pracę w 5 głównych działach. Z jednej strony polityki rodzinnej i społecznej. Po drugie polityki przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu, włączając osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i ich rodziny w bieg normalnego, pełnego społeczeństwa. Problemy dotyczące ochrony konsumenta, zdrowia, usług, zrównoważonego rozwoju to kolejna dziedzina, którą się COFACE zajmuje. Problemy kształcenia i nowych technologii, informatyzacji i komunikacji i wreszcie wymiana doświadczeń, informacji i pogłębianie kompetencji stowarzyszeń. Drugą federacją istotną bardzo na polu europejskim jest Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Obchodziła niedawno 20-lecie swoich działań. Od 2 lat mają swoją siedzibę w Brukseli przy Konferencji Episkopatów Europejskich. Po 5 latach bycia obserwatorem Polska przystąpiła do Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie poprzez akces Federacji Ruchów Obrony Życia i Przymierza Rodzin. Żeby zacytować sposób działania czy formę działania, zacytuję depeszę, którą Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich napisała w momencie przyłączenia nowych krajów do Unii Europejskiej. Integracja 75 milionów osób nie może odbyć się bez zaangażowania w nią rodzin. Europa Środkowa i Wschodnia potrzebuje naszej chrześcijańskiej solidarności. Europejska Federacja Rodzin Katolickich podejmuje działania na szczeblu europejskim na rzecz uznania i docenienia wartości rodziny i jej miejsca w społeczeństwie. Pilnujemy, aby były doceniane wartości rodziny. Pilnujemy też, aby każde prawo stanowione na szczeblu europejskim było egzaminowane pod kątem skutków dla rodziny.
Zależy nam, aby organizacje rodzinne nowo przyjętych państw podjęły współpracę z nami. Są już członkami organizacje rodzinne z Czech, Słowacji i Węgier. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich krajów, aby stworzyć pełną strukturę stowarzyszeń rodzin katolickich, aby wzmocnić wpływ organizacji ich rodzinnych na poziomie narodowym i europejskim. W 25 krajach Unii żyje 239 milionów katolików. Jedną z akcji jest akcja wymierzona wobec handlu pracującego w niedzielę. Dlaczego protestujemy? Dlatego, że powoduje to rozmijanie się dzieci, które mają wolne z rodzicami, którzy pracują. Podważa prawo do wolnej niedzieli. Jest przeszkodą w praktykach religijnych. Fawcze zajmuje stanowisko w szeregu, wobec szeregu problemów na szczeblu europejskim. Kolejną ważną również i dla mnie federacją jest Konfederacja Rodzin Wielodzietnych. Reprezentuje ona 50 milionów osób żyjących w rodzinach wielodzietnych. Głównym celem Federacji Rodzin Wielodzietnych jest promowanie i popieranie wartości, jakie reprezentuje rodzina oraz uzyskanie prawnej ochrony rodzin wielodzietnych w całej Europie. Nie domaga się specjalnych praw dla rodzin wielodzietnych, ale sprawiedliwego traktowania. Chcemy, żeby wszyscy mogli mieć dzieci tyle, ile chcą, bez dyskryminacji i z takimi samymi szansami. Chcemy przekonywać władze i społeczeństwo, że duże rodziny to nie problem, duże rodziny to rozwiązanie dla wszystkich. Mniej rozległą, ale też dość istotną na forum europejskim jest Europejska Federacja Osób Aktywnych w Domu. Zresztą równolegle do tej konferencji w Warszawie ma miejsce konferencja bardzo zbliżona właśnie z Federacją Osób Aktywnych w Domu, to znaczy broniących praw osób, które za miejsce pracy wybierają wychowanie i wychowanie dzieci i zajęcie się domem. To praca, która zupełnie w tym momencie jest ekonomicznie nieuznawana, choć według niektórych badaczy stanowi 30, nawet do 50% PKB. Wydaje się, że działalność takiej federacji jest też niezwykle ważna. Jedną, kolejną z obecnych w Europie jest Światowa Organizacja Rodzin. W 2007 roku miała ona swoje spotkanie w Warszawie. I troszkę to pokazało, jak traktujemy rodziny. Jedynym stowarzyszeniem, które jest afiliowane do Światowej Organizacji Rodzin, jest Krajowe Centrum AIDS. Na tle innych wystąpień Polska pokazywała problemy polityki rodzinnej jedynie jako pomoc socjalna, pomoc tym, którzy sobie nie radzą, bez żadnego zabiegania o tworzenie sprawiedliwych warunków dla każdej rodziny. Rozumiem, że czas się pewnie kończy, ale jeszcze parę rzeczy chciałabym powiedzieć. Myślę, że ważne jest prześledzenie stosunku kolejnych prezydencji. To prezydencja niemiecka postanowiła podnieść problem rodzin na forum europejskim. Doszło wtedy do stworzenia przymierza dla rodziny. To z jednej strony portal, który zbiera informacje w tym momencie już bardzo obfite na temat sytuacji rodzin w poszczególnych krajach. Niestety Polska ma tutaj dość smutną opinię i smutną tabelkę, jak to wygląda w Polsce. Ale to są też doroczne spotkania ministrów do spraw rodziny. Przy czym wiele krajów posiada osobne ministerstwa do spraw rodziny. Inne powierzają to Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. To jest też sytuacja Polski. Ale wydaje się, że niewiele ministrów pracy zdaje sobie sprawę, że rodzina im podlega i że to też troszkę od nich zależy, jak jej sytuacja wygląda. Prezydencja czeska podniosła dość ważny aspekt, mianowicie fakt zapisów traktatu lizbońskiego o konieczności zorganizowania opieki dla 30% dzieci w żłobkach i 90% w przedszkolach
uznała za fakt, który my z czasów komunistycznych dobrze znamy i przechodziliśmy i nie chcemy do niego wrócić. Uznała, że jedynie przymus ekonomiczny może doprowadzić do takiego poziomu. Na czym polega ten przymus ekonomiczny? Na wycofaniu środków, które są kierowane do rodziny w sytuacji, kiedy rodzina zajmuje się dziećmi. To jest dokładnie sytuacja Polski, ponieważ urlop wychowawczy i wszystkie świadczenia są na najniższym poziomie w Europie. I rzeczywiście udało się, ponieważ matki małych dzieci pracują dwukrotnie więcej niż średnia europejska. Czyli średnia europejska wynosi około 33%, często pracowania zresztą na fragment etatu, a nie na cały etat. Prezydencja belgijska zorganizowała ogromną konferencję na temat o rodzinach, rodziny Europy, proponując ogłoszenie roku 2014 rokiem Europy. Dla mnie bardzo ważne było wystąpienie przewodniczącego Gezisbondu, który powiedział, zajmujemy się w naszych problemach tylko połową problemów rodziny, problemami finansowymi, konsumpcją. A prawdziwą katastrofa dotyka drugiej połowy, poczucia sensu istnienia, popycha ku depresjom, narkomanii, wyobcowaniu. Wydaje mi się, że kontynuację tego zajęcia się tą drugą stroną zajęła się trochę prezydencja węgierska. Zorganizując Tydzień Rodziny w maju tego roku, z szeregiem konferencji pokazujących bolączki, pokazujących problemy demografii. No niestety nasza prezydencja nie podjęła żadnych z tych zagadnień. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, to projekt Unii Europejskiej, który pod hasłem Family Platform. Zeszły rok, widzę, że tutaj zapomniałam o wielu. Zeszły rok był takim podsumowaniem badań dotyczących rodziny z całej Europy. Był to projekt łączący naukowców i stowarzyszenia rodzinne. I w tym bardzo ciekawym był raport Światowego Ruchu Matek, który też tutaj ukazany. Co ten Światowy Ruch Matek powiedział? Obliczył, jak Europejki chciałyby łączyć pracę zawodową i kwestie opieki, pracy w domu po prostu. Jedynie 11, to jest ten pierwszy wykres, jedynie 11% Europejek chciałoby wrócić do pracy zawodowej po urlopie macierzyńskim. 25% chciałoby się zajmować jedynie domem i sprawami wychowawczymi, a reszta łączyć harmonijnie i bezstresowo, podejmując pracę na pełen etat, kiedy dziecko ukończy lat 18. I to bardzo koreluje z badaniami polskiego socjologa pokazującymi, jak to wyglądało w latach 80., kiedy byłyśmy obdarowane, mogłabym powiedzieć, dość wysokim urlopem wychowawczym. Wtedy ku zdumieniu socjologów tylko 8% kobiet po urlopie macierzyńskim wróciło do pracy zawodowej. Czyli polskie potrzeby są bardzo zbliżone do potrzeb europejskich, ale niestety tego nie uwzględniamy. Już ostatnie może zdanie. Myślę, że to, o czym chciałam jeszcze powiedzieć, to takich przykładach bardzo pozytywnych działań z Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzinnych. To na przykład kwestia głosowania nad klauzulą sumienia w ostatnim roku dotyczącą zawodu lekarskiego. Kiedy stowarzyszenia rodzinne stworzyły ogromną akcję informacyjną, jakie mogą być tego konsekwencje. I być może jednak to też miało wpływ na to, że ten zapis został absolutnie zmieniony i klauzula sumienia została zachowana. Ciekawym wydaje mi się również akcja z katolickich stowarzyszeń rodzinnych we Francji, które w tym roku zwróciły się do prezydenta Sarkoziego
z prośbą o wyeliminowanie problematyki gender z podręczników szkolnych, mówiąc, że jest to niesprawdzona doktryna i ideologia. Sarkozy się do tego przychylił i zostanie to wycofane z podręczników szkolnych. Wydaje mi się, że nie wiem, to może wydaje mi się, że no, bardzo ważnymi są te działania europejskie i że jednak skuteczna polityka rodzinna jest w krajach, gdzie rodziny biorą na serio możliwość artykułowania swojego zdania. I ostatnie zdanie, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem umiejętności dialogu i słuchania siebie wzajemnie w tych gremiach międzynarodowych. Może nam się też kiedyś to uda i coś dla polityki rodzinnej jako stowarzyszenia zrobimy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Teresie Capelli za dobry, ciekawy wykład. I myślę, że to powinno nas wszystkich zachęcić, żeby wychodzić na forum międzynarodowe również z naszymi pomysłami, naszymi możliwościami, bo wcale nie jesteśmy gorsi, mamy się też czym podzielić. Ta współpraca daje bardzo dobre efekty, bo im bardziej się połączymy, tym nasza siła jest większa jako organizacji prorodzinnych, a takie istnieją w każdym kraju. A tutaj u nas na naszej konferencji jest tak właśnie miło, że spotyka się wschód z zachodem i zachód ze wschodem. Mamy Polacy jak zwykle w środku, w związku z czym powinniśmy też poczuwać się do tego, że powinniśmy troszeczkę bardziej wykazywać tą inicjatywę, bo przecież stać nas na to.